Solary, czyli kolektory słoneczne, pozwalają zamienić energię promieniowania słonecznego na ciepło. Są wykorzystywane do podgrzewania wody i wspomagania ogrzewania budynków. Dzięki pozyskaniu funduszy unijnych przez wójta gminy Ostrów Mazowiecka na program Solary, z którego ja jako mieszkaniec gminy mogłem skorzystać stosunkowo za niewielką cenę, z tego systemu solarnego jestem bardzo zadowolony. W okresie letnim solary dają temperaturę wody do 70 stopni. Natomiast zimą jest też to duża zaleta, ponieważ piec, który pracuje zimą, nie grzeje mi wody, lecz tylko dogrzewa. Więc wszystkich mieszkańców gminy Ostrów Mazowiecka zachęcam z korzystania z odnawialnych źródeł energii, ponieważ ten system, który jest założony w moim przypadku, jest to system właściwie bezobsługowy. Instalacja solarna na chwilę obecną, po roku użytkowania, sprawdza się rewelacyjnie. W 100% polecam montaż instalacji, zwłaszcza z dofinansowaniem, które otrzymaliśmy z gminy Ostrów Mazowiecka. Koszt montażu solarów na jednym budynku mniej więcej wynosił 1/5 tego, co trzeba by było zapłacić, robiąc to prywatnie z zleceniem firmy zewnętrznej. Nie znam na dzień dzisiejszy osób, które są niezadowolone z tej instalacji. To się po prostu sprawdza. Zachęcam wszystkich do montażu, ponieważ warto. Fotowoltaika. Dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Szkoła nasza od około 10 lat dysponuje instalacją solarną, która bardzo się sprawdza w naszych warunkach w tej chwili. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni mamy ciepłą wodę użytkową na terenie szkoły. Nie musimy używać pieca do centralnego ogrzewania. Dzięki staraniom wójta była to jedna z pierwszych instalacji solarnych, jakie zostały zainstalowane na terenie gminy Ostrów Mazowiecka. W tej chwili mamy kolejną inwestycję w odnawialne źródła energii. Jest to instalacja do uzyskiwania energii elektrycznej i myślę, że będziemy mieli poważne oszczędności na energii elektrycznej, której zużywamy dosyć sporo do oświetlenia pomieszczeń, a także do korzystania z innych urządzeń, które znajdują się na terenie szkoły. Gmina Ostrów Mazowiecka realizuje szereg działań w zakresie ekologii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, czego przykładem jest zainstalowana ostatnio instalacja fotowoltaiczna. W Szkole Podstawowej w Dybkach funkcjonuje ogrzewanie elektryczne i instalacja fotowoltaiczna pozwoli zmniejszyć środki wydawane na energię elektryczną. Od 2 miesięcy na szkole, na budynku szkoły zainstalowana została instalacja fotowoltaiczna. Projekt jest realizowany w gminie Ostrów Mazowiecka. Jest to projekt odnawialne źródła energii. Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi znacznie zmniejszą się rachunki za prąd, tym bardziej, że szkoła ogrzewana jest właśnie elektrycznie. Piec, który tutaj Państwo widzicie, został zamontowany w ramach projektu odnawialne źródła energii realizowanego przez gminę Ostrów Mazowiecka. Jestem z tego pieca bardzo zadowolony. Użytkowanie nie sprawia żadnych problemów. Jest prosty w obsłudze, jest bardzo wydajny. Polecam innym użytkownikom. Szkoła w Ugniewie jest kolejnym przykładem działań gminy w ramach projektu Odnawialne źródła energii. Dzięki panu wójtowi Waldemarowi Przoskowi na naszej szkole zostały zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne. Zastosowanie nowoczesnej technologii, jaką jest fotowoltaika, dało nam wymierne korzyści ekonomiczne, jak również możemy uczyć naszą młodzież działań proekologicznych.
latach 2018-2019 realizowaliśmy na terenie naszej gminy program związany z odnawialnymi źródłami energii. W ramach tego projektu wykonaliśmy 380 instalacji solarnych, zamontowaliśmy 46 pieców na opał ekologiczny oraz wykonaliśmy 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych. Wartość projektu to prawie 6 milionów złotych, z czego dostaliśmy dofinansowania unijnego na kwotę ponad 4 300 tysięcy złotych. Gmina Ostrów Mazowiecki zakończyła pierwszy etap związany z budową instalacji solarnych czy pieców ekologicznych, ale jesteśmy przygotowani na aplikowanie o kolejne środki unijne. Wiem, że mieszkańcy gminy Ostrów Mazowiecka są mocno zainteresowani tego typu programami. Jeżeli się pojawią, na pewno będziemy aplikować o kolejne środki unijne i realizować tego typu przedsięwzięcia.